Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części naszej zdalnej historii. Rok szkolny dla maturzystów już się skończył. Gratuluję Wam, że daliście radę, że doszliście do tego momentu. Cieszę się też, że jest już coś wiadomo na temat matur, że zaczną się one 8 czerwca, jak Bóg da, jeśli się nic do tego czasu nie zmieni. Więc mamy też taką perspektywę jeszcze ponad miesiąca powtarzania, uczenia się, tego, żeby ta matura poszła Wam. Jak najlepiej, staram się pomóc jak mogę, wrzucam jedną, dwie lekcje w tygodniu. Może ktoś z tego skorzysta? Moi drodzy, nie chciałbym też was nie wiadomo jak długo zagadywać, bo wiem, że ciężko jest siedzieć tylko i przez pół godziny co najmniej oglądać gadającego gościa. Dlatego wrzucam jakieś slajdy, dlatego staram się gdzieś coś jeszcze wam pokazać. Wiem, że nie jest to idealne, ale ja też się dopiero. Uczę YouTube'ować, że tak powiem. Więc wybaczcie im wszystkie niedociągnięcia. Komentujcie, proszę. Piszcie, jeżeli coś jest nie tak, piszcie, jeżeli macie jakieś, jakieś pytania. Moi drodzy, a dzisiejszy temat, tak jak widzieliście na planszy wprowadzającej, to Polska w okresie stalinizmu, więc okres tak naprawdę ten pierwszy w. Aż do śmierci Stalina, czyli w 1953, 5 marca, ale w Polsce ten okres stalinizmu przeciągnął się jeszcze o 3 lata. Tak naprawdę aż do lutego roku 1956, kiedy to umiera Bolesław Bierut, który wybrał się na plenum Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego do Moskwy i wrócił, wrócił stamtąd w trumnie. To było to plenum, na którym Nikita Chruszczow składał ten swój referat, w którym krytykował metody stalinowskie. Więc nie wiadomo czy Bierutowi ktoś nie pomógł po prostu z racji tego, że był no takim pupilkiem Stalina, wyznaczonym na odcinek polski, czyli tej polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która stała się tym państwem w roku 1952, kiedy uchwalono Konstytucję PRL. Ale wszystko po kolei do wszystkiego dojdziemy. Moi drodzy, czym był stalinizm? To już sobie mówiliśmy, mówiliśmy o tym w jaki sposób ten stalinizm w Polsce się pojawił. W Polsce, w której te wybory, które były organizowane w latach czterdziestych, czy to referendum, wiemy doskonale, że to wszystko było sfałszowane, wszystko było sfingowane i zaczęło się krystalizować jedna siła polityczna, która miała polską Rządzić. Początkowo nie była to jedna partia. Tą partią stała się dopiero moi drodzy w roku 1948-15 grudnia. I tutaj moi drodzy, chciałbym nawiązać do waszego repetytorium, z którego pewnie wielu z Was korzysta. Mianowicie, jeśli sobie wejdziecie na, w tym repetytorium na stronę. O, właśnie tutaj. Tutaj ta strona, nie wiem, czy widzicie. To tu jest, moi drodzy, błąd, więc bardzo was proszę, jeśli się z tego uczycie, to poprawcie. Tu jest w grudniu 1949 roku. Powinno być w grudniu 1948 roku. Dokładnie 15 grudnia 1948 roku odbył się zjazd zjednoczeniowy. Polskiej Partii Socjalistycznej, która już wówczas była przesiąknięta, zindoktrynowana, może to złe słowo, ale taka zinfiltrowana przez agentów komunistycznych, z przedwojennych działaczy socjalistycznych, to tam mało kto został. Wyrugowano nawet tego, o którym mówiliśmy sobie w poprzedniej lekcji, czyli osóbkę... Moraskiego, który dostał, dostał pracę przy ośrodkach wypoczynkowych państwowych i tam dopracował do, swojej, dopracował do swojej emerytury. Tak naprawdę wszystko wzięli komuniści. A ten zjazd PPS-u i ppr w grudniu 1948 roku miał pokazać, że środowisko robotnicze, w nowej Polsce ludowej jest zjednoczone. Stąd też nie mogą, nie, nie mogą istnieć dwie partie robotnicze, dwie partie, które odwołują, odwołują się do tego samego ruchu, do tego samego trzonu ideologicznego. Stąd też trzeba stworzyć jedną, jedną partię. Taka partia, moi drodzy powstaje właśnie 15 grudnia 1948 roku. Odsunięto, moi drodzy, Władysława Gomułka od władzy. Władysław Gomułka to był taki człowiek, który uważał, że należy jak najbardziej budować komunizm, ale że ten komunizm powinien, jakby, dochodzenie do tego komunizmu powinno iść po polskiej drodze. Sprzeciwiał się między innymi przymusowej kolektywizacji, kolektywizacji wsi. Więc w sierpniu 1948 roku został Gomułka, czyli ten pan, którego widzicie z podniesioną łapką, sprzeciwił się właśnie tej, ideologii, tej kolektywizacji. Został oskarżony w sierpniu 1948 roku o tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, co było żartem, dlatego że Gomułka nie był ani prawicowy, ani nacjonalistyczny, był komunistą z krwi i kości, ale trochę inaczej patrzył na komunizm niż Stalin. I jego polscy towarzysze. Stąd też Gomułka zostaje internowany i aż do roku 1956 nie odegra żadnej roli w polityce komunistycznej Polski. Za to w październiku 1956 wróci on cały na biało i tak naprawdę rozpocznie się epoka Gomułkowska, Gomułkowska w Polsce. Wtedy, kiedy Gomułka, Gomułka zostaje internowany, to do władzy dochodzą tacy ludzie właśnie jak Bierut, Jakub Berman, Stanisław Radkiewicz, Hilary Minc i oni są oddelegowani do tego, żeby jak najbardziej sowietyzować państwo polskie, sowietyzować polskie społeczeństwo i wprowadzać jak największy terror. To są taki, tacy ludzie betony, można byłoby powiedzieć, ludzie, którzy mają za zadanie jak najmocniej dać Polakom popalić. Mają oczywiście do dyspozycji wojsko z Konstantem Rokosowskim, z generałem spychalskim, chociażby, którzy zrobią wszystko to, co im się na kremlu rozkaże. No, oczywiście w tym wszystkim z tym wszystkim wiąże się tak prześladowanie kościoła, o którym zaraz powiemy, likwidacja tak zwanych band leśnych, a więc żołnierzy niepodległościowego podziemia, których jest jeszcze kilkadziesiąt tysięcy, Przynajmniej w, w latach 40. w lasach. To jest ograniczanie wolności słowa, ograniczanie działalności związków, stowarzyszeń. Chodzi o to, żeby była, jak mówią Rosjanie, urawniłowka, żeby wszyscy mieli to samo, tak samo i w takiej samej ilości. Chyba, że jesteś z partii, wtedy możesz mieć, możesz mieć więcej. Bo funkcjonariusze partii mogli na przykład robić zakupy w innych sklepach, w tak zwanych sklepach za żółtymi firankami. I oni wtedy jakby mieli inne towary, inne ceny, a więc no to już trochę z tym komunizmem, który głosili Marx i Engels, niewiele miało, niewiele miało wspólnego. Oczywiście Kreml to nie byli kryształowi ludzie, nawet dla komunistów. Berman, Bierut, to, był, to byli wszystko ludzie, na których miano haki. Na przykład podejrzewano Bieruta o to, że współpracował z Gestapo w czasie wojny. I potem różnymi y, szantażami, konotacjami właśnie takich ludzi wpychano na y, czołowe stanowiska w partii, w państwie, bo dlatego, że można było nimi łatwo, y, łatwo można było nimi y, sterować. Y, moi drodzy, wracamy do naszej y, prezentacji. O terrorze mówiliśmy, o sowietyzacji życia mówiliśmy, o propagandzie. Tutaj nie ma co mówić, bo to wszystko, to wszystko znacie, więc moi drodzy, kolejny slajd walka z kościołem. I tutaj jestem świadomy, moi drodzy, tego, że możemy sobie mówić na ten temat i 5 godzin, i nie wyczerpiemy wszystkich możliwych tematów. Stąd też, moi drodzy, na samym początku kogo my tu mamy na zdjęciach? No to na samej górze widzimy przyszłego papieża. Kardynała jeszcze wtedy Karola Wojtyła, czyli papieża św. Jana Pawła II. Obok mamy prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, którego beatyfikacja miała odbyć się na początku czerwca, ale już wiemy, że się nie odbędzie, została bezterminowo przesunięta w czasie na czas po pandemii. Na dole mamy tego samego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego i obok niego arcybiskupa Antoniego Baraniaka, człowieka, który. Swoje przeszedł w czasie stalinizmu, był więźniem, był katowany, był torturowany, próbowano, to był sekretarz kardynała Wyszyńskiego, próbowano na nim wymóc jakieś oczerniające zeznania kardynała, którego fizycznie komuniści nie mogli dotknąć, nie mogli ruszyć, dlatego że wiązałoby się to z wielkim skandalem dyplomatycznym, wiązałoby się to. Z całkowitym też porzuceniem pewnych skrupułów i pewnych masek, które komuniści sobie nałożyli. Dlatego też arcybiskup Baraniak dostawał razy za kardynała Stefana Wyszyńskiego. To potem zresztą jak on wyszedł z więzienia, wyszedł jako wrak człowieka, pożył jeszcze kilkanaście bodaj lat i nigdy nie chciał mówić o tym, co go spotkało za kratami osoby, które lekarze, którzy go badali mówili, że miał niewiarygodnie poranione plecy a zawsze kiedy go pytano, żeby powspominał jak to było w więzieniu to mówił, że to jest tak straszne że on nie chce o tym że on nie chce o tym pamiętać, ale co jest ważne to, że nigdy się nie złamał to, że nawet współwięźniowie, kiedy go widzieli w więzieniu zawsze opowiadali potem, że chodził wyprostowany, nigdy na nic się nie uskarżał i niósł pociechę swoim współosadzonym o ile mógł mieć z nimi Jakiś, y, jakiś kontakt. Więc to jest właśnie taka postawa kapłana, niezłomnego człowieka, który bez karabinu y, równie skutecznie walczył z reżimem komunistycznym, w tym najbardziej trudnym dla Polski i dla kościoła y, okresie y, przełomu lat 40. i, i 50. Y, moi drodzy, wróćmy na chwilkę do tego slajdu, dlatego że tu na środku umieściłem celowo pomiędzy tymi świętymi postaciami y, zdjęcie z Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, którego częścią byli tak zwani księża patrioci, więc księża, którzy jakby zgodzili się współpracować z władzą, nawet składali przysięgę na wierność władzy ludowej, co zresztą widać po tym haszle. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, księża katolicy w służbie Kościoła i Polski, i Polski Ludowy. Więc moi drodzy. Tak to było, tak to było, moi drodzy, z tymi, z tymi księżmi patriotami. Kościół, komuniści próbowali walczyć z Kościołem od środka, próbowali zaszczepić tam różnego rodzaju szpiegów, różnego rodzaju organizacje czy stowarzyszenia, które miały za zadanie rozbijać albo tak komunizować ten Kościół. Od środka. I tak właśnie ci księży patrioci, czy Stowarzyszenie Paks, które zostało założone przez Bolesława Piesieckiego, przedwojennego działacza nacjonalistycznego, który potem w bardzo niewyjaśnionych okolicznościach został przefarbowany na takiego świeckiego, który będzie trząsł kościołem od środka. Paks staje się jedynym koncesjonowanym stowarzyszeniem. W cudzysłowie, oczywiście katolickim w Polsce, dlatego że zlikwidowany zostaje Caritas, zlikwidowane zostają inne kluby i stowarzyszenia katolickie. Kościołowi rekwiruje się majątki, rekwiruje się kościelne szpitale, kościelne domy opieki, likwiduje się kościelne prawie całe kościelne szkolnictwo, likwiduje się, nie wiem czy mówiłem, Caritas, a więc praktycznie cały majątek kościoła, który nie służył kultowi religijnemu. Zostaje przez państwo znacjonalizowany i powstają instytucje, organizacje, które mają za zadanie ten kościół niszczyć od środka. W momencie, kiedy jakby sytuacja się napędza, sytuacja się zaognia, dochodzi do internowania prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czym jest internowanie? Internowanie jest zamknięciem kogoś bez wyroku bez jakikolwiek procesu, bez postawienia zarzutów w miejscu odosobnionym i nie go stamtąd. I takie, taka, in, takie internowanie Prymasa Wyszońskiego nastąpiło w roku 1953 na jesieni. Wypuszczono go dopiero w roku 1956. Przebywał w kilku miejscach odosobnienia u nas na Warmii w Stoczku Warmińskim. To było jego drugie miejsce odosobnienia. Następnie przewieziono go na Opolszczyznę. I ostatecznie kończył swoje internowanie w Komańczy, w Bieszczadach. Dlaczego skąd się wzięło to internowanie? Dlaczego postanowiono prymasa kardynała Wyszyńskiego internować? Dlaczego on tak bardzo wadził władzy? Dlatego, że nie chciał absolutnie iść na żadną współpracę z władzą, tak jakby sobie to władza wyobrażała. To był bardzo twardy negocjator ze strony Kościelnej. Jeżeli sobie przeczytacie, do czego was naprawdę serdecznie zachęcam, bo to jest wspaniała lektura zapiski więzienne kardynała Stefana Wyszyńskiego, to tam on wspomina te czasy w komisji, tzw. Komisji Kościelnej czy Komisji Rząd Kościół, w której no, bardzo mocno negocjował z władzami komunistycznymi te różne ustępstwa ze strony Kościoła czy ze strony państwa, bo to nie jest tak, że Wyszyński powiedział, że będzie wspierał. Żołnierzy, którzy byli jeszcze w lasach, żeby komunistów obalić. Wyszyński bardzo pragmatycznie podchodził do tego tematu, dlatego że uważał, że dość już krwi przelano. Absolutnie nigdy nie poparł władzy komunistycznej, nigdy też jej w jakiś sposób nie zalegitymizował, ale jednocześnie wiedział, że jakieś takie stawianie się okoniem spowoduje ogromne prześladowania kościoła w Polsce, spowoduje przelew jeszcze bardziej krwi, spowoduje likwidację świątyń. A do tego nie chciał dopuścić, dlatego że widział to, co widzi każdy katolik bardziej niż naród, to jest własne zbawienie, a z racji tego, że on jako prymas był odpowiedzialny za cały naród, który był mu powierzony, za wszystkie polskie diecezje, no to w poczuciu tej odpowiedzialności po prostu nie chciał prowadzić dalej walki zbrojne. Zresztą Kościół też nie jest do tego, żeby, żeby walkę zbrojną prowadzić. I jest takie słynne, to takie słynne słowa, które wypowiedział kardynał Wyszyński, mianowicie non possumus, czyli nie pozwalamy, nie możemy. I chodziło o to, że to nie. Wyszyński nie chciał dać zgody na to, żeby jakakolwiek część kościoła stała się zależna od aparatu państwa. Tu chodziło o to składanie przysięgi na wierność Polsce ludowej, na wierność. Na wierność państwu, na co oczywiście kardynał Wyszyński nie mógł się zgodzić, dlatego że żadna wierność temu, co jest na ziemi, nie może być wyższa od wierności, wier wierności Bogu Wszechmogącemu i za to de facto spotkało go, spotkało go to ponad trzyletnie internowanie, które kosztowało go zdrowie, ale dzięki Bogu przeżył aż do lat, aż do lat 80. Czyli można powiedzieć, że przeprowadził Polskę przez ten najgorszy czas stalinizmu, potem umarł już przed, przed stanem wojennym. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Pax, to po śmierci Stalina Tygodnik Powszechny jako jedyne czasopismo nie zgodziło się, żeby opublikować na całej jedynce, czyli na pierwszej stronie, nekrolog Stalina, stąd też tytuł został de facto zamknięty przez władzę i przekazany... Stowarzyszeniu PAX. To stowarzyszenie PAX prowadziło Tygodnik Powszechny, w którym nie pracował już nikt ze starej redakcji, aż do roku 1956. Wtedy stał się ten tytuł takim, taką platformą, takim, taką amboną dla księży, dla księży Patriotów, moi drodzy. Jeśli chodzi o kościół, dużo mógłbym mówić, nie chciałbym w to naprawdę bardzo dłużej wnikać, bo już mamy 17 minut, a dopiero połowa prezentacji. Nie chciałbym też bardzo mocno Was tutaj zagadywać, a jeszcze jest kilka ważnych, kilka ważnych kwestii. Moi drodzy, bardzo ważna kwestia to jest Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca. 1952 roku. Pewnie już po poprzednich filmach i po tym, co przeczytaliście, pewnie już wiecie, dlaczego taka data a nie inna. Było to jakby pokazanie tej ciągłości władzy od Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli 22 lipca 1944 roku. Pokazanie, że ta konstytucja PRL jest po prostu pewnym pewną kontynuacją czy pewnym takim naturalną ewolucją tego systemu, który PKWN chciał w Polsce wprowadzić, czyli tym z kolektywizacją, z reformą rolną i tak dalej i tak Nie wchodzimy to, bo to pamiętacie. Moi drodzy, ta konstytucja, którą widzicie teraz tu po prawej stronie, oczywiście język jest jasny, jest napisana tutaj po rosyjsku, a te wszystkie, te wszystkie moi drodzy notatki Pokreślenia i uwagi są uczynione ręką samego Józefa Stalina. Stąd też możecie się domyślać, jak bardzo niepodległym i jak bardzo niezależnym krajem była Polska Rzeczpospolita Ludowa, skoro jej konstytucja została tak naprawdę napisana na Kremlu i poprawiona jeszcze własnoręcznie przez, przez Józefa Stalina. Moi drodzy, co zakładała ta konstytucja? Zakładała przede wszystkim jednolitość władz państwowych. To znaczy, że władza miała być skupiona w jednym, w jednym pewnym trzonie. Miała być trzymana przez jednych ludzi, przez jedną tak naprawdę de facto siłę polityczną. Zlikwidowano tą konstytucją urząd prezydenta. Stąd też Bolesław Bierut w 1952 roku przestaje być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego że nowe de facto państwo, które powstaje w 1952 roku, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa w swoim ustroju nie będzie miało takiego, takiego stanowiska, takiego urzędu. Mówiliśmy już o tym. Prezydenta zastępuje pięcioosobowa Rada, rada Państwa, na której czele staje wtedy Bolesław Bierut. Zlikwidowano ostatecznie Senat, stworzono jednoizbowy parlament, w miejsce 444 posłów, jak do tej pory weszło 460 posłów, to zresztą zostało do dzisiaj. Nazwę zmieniono na PRL, to też już mówiłem, orzeł w godle naszym, znaczy nasze godło, czyli orzeł stracił koronę, stał się orłem bez korony. W tej konstytucji, zresztą tak jak w naszej konstytucji z kwietnia 1997 roku, jest zapisanych bardzo wiele praw i obowiązków, z tym że w tamtej konstytucji prawa nie były przestrzegane, bo tam chociażby było prawo do wolności sumienia, wolności zrzeszania, zgromadzenia się itd. itd. Polska przynajmniej do tego 1956 roku była państwem totalitarnym, więc praw o prawach nie było mowy, za to obowiązki były surowo i z całą mocą i z całą stanowczością egzekwowany. I tyle, jeśli chodzi, moi drodzy, o konstytucję PRL z 1952 roku. Przechodzimy dalej, moi drodzy. Skoro powstaje nowe państwo, skoro mamy do czynienia jakby z nową rzeczywistością, to, to państwo musi jakoś kształtować swoją politykę zagraniczną. Moi drodzy, polityka zagraniczna nie była jakaś wybitna w czasie stalinizmu w Polsce, nie było jakaś wielowątkowa i wieloaspektowa, z prostej, jasnej przyczyny, bo nie była ona kształtowana w Polsce, nie była ona kształtowana nad Wisłą, tylko jej idee, jej prądy, jej kierunki były kształtowane na Kremlu i wszystkie państwa satelitarne względem sowieckiej Rosji musiały robić to, co kazała im Rosja. Między innymi właśnie dlatego internowany został w 1948 roku Władysław Gomułka, bo miał, ośmielił się mieć inny pomysł na to, jak ma funkcjonować polityka zagraniczna i polityka wewnętrzna komunistycznej Polski. Mówicie, on nie był żadnym dysydentem, on nie był demokratą, nie chciał Wprowadzać imperialistycznego systemu w Polsce chciał po prostu komunizm robić inną drogą. I teraz moi drodzy, zerknijcie proszę. Takie najważniejsze cztery punkty w polityce zagranicznej tego okresu, czyli w latach, no powiedzmy sobie 48-56, to jest zawarcie 6 lipca 1950 roku w Zgorzelcu, a więc na pograniczu polsko-niemieckim tak zwanego Układu Zgorzeleckiego, Układu o Przyjaźni i Uznaniu Granic pomiędzy Niemiecką Republiką Demokratyczną, a Polską jeszcze wtedy nie Polską Rzeczpospolitą Ludową, a Rzeczpospolitą Polską. Tutaj widzicie, znalazłem Wam znaczek z Niemiec Wschodnich, z Niemiec Komunistycznych, który miał właśnie upamiętnić to wydarzenie, które jest w Niemczech nazywany takim porozumieniem od Ranysa, dlatego, że właśnie wtedy przywódca NRD i przywódca PRL podali sobie ręce właśnie ustalając te granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Parę lat temu doszło w Zgorzelcu do pewnego skandalu, dlatego, że zniknęła tablica taka żelazna tablica poświęcona temu wydarzeniu. wydarzeniu okazało się, że ukradli ją złomiarze. Znalazła się na całe szczęście Oczywiście ten dokument w kontekście polityki światowej nie miał większego znaczenia, dlatego że NRD było tylko jednym z państw niemieckich. Tak naprawdę prawdziwe Niemcy były na zachód, za Łabą, czyli RFN, a tutaj do porozumienia granicznego między Polską a tymi Niemcami prawdziwymi ze stolicą w Bonn dojdzie dopiero w grudniu roku 1970, kiedy będzie to też trochę paradoksalnie zmierzch ery, zmierzch epoki. Władysława Gomułki. Moi drodzy, wstępujemy jako PRL do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. To jest taka organizacja, która miała łączyć wszystkie gospodarki komunistyczne, wszystkie gospodarki państw socjalistycznych. Oczywiście, tak naprawdę nie było tu mowy o wzajemności, ani nie było tu mowy o jakimś takim uczciwym patrzeniu na gospodarkę, bo tak naprawdę w RWPG chodziło o to, żeby. Państwa satelitarne utrzymywały gospodarkę Związku Sowieckiego i stawały się takimi pewnymi wyspecjalizowanymi branżami, dostarczającymi produkty do, do centrali, czyli do, do Związku Sowieckiego. I tak, na przykład Bułgaria miała stać się państwem rolniczym, Rumunia miała produkować samochody, Polska miała produkować sprzęt wojskowy, lokomotywy, a więc w Polsce miał dominować przemysł ciężki. I tak dalej, i tak dalej. Stąd też jakby Sowieci stworzyli taką organizację, która miała nadzorować te zróżnicowanie gospodarcze poszczególnych krajów. W 1955 roku w reakcji na powstanie NATO również państwa bloku komunistycznego tworzył własny układ obronny, tak zwany układ warszawski. On się nazywał układem obronnym, a tak naprawdę był układem ofensywnym, co parę lat spotykały się sztaby. W Moskwie, bo siedziba tego układu była w Moskwie i plan, aktualizowano plany ataku na NATO. I tak na przykład polska armia miała zostać użyta do ataku na Danię, a sama, same terytorium Polski miało być w tym scenariuszu najgorszym użyte jako taki strefę atomową, gdzie jedna i druga strona będzie do siebie strzelać. No i mówiliśmy jeszcze, moi drodzy, oczywiście, że. W polityce zagranicznej Polska była sowieckim satelitą. No i na sam koniec jeszcze parę słów, moi drodzy, parę zdań o gospodarce PRL-u. Tutaj jedna rzecz, moi drodzy. Złodziejstwo, które nastąpiło, oczywiście tych złodziejstw w epoce komunistycznej było więcej, ale największym złodziejstwem była reforma walutowa Hilarego Minca z 1950 roku. Tak zwana denominacja, a więc ostatnia denominacja miała miejsce w roku 1995. Wtedy, moi drodzy, jak wiecie, albo nie wiecie, obcięto kilka zer i powstały te banknoty i te monety, z których używamy, których używamy do dzisiaj. I tak na przykład dawne 1000 zł to jest dzisiejsze. 10 groszy, tak i no zresztą nie będziemy sobie tego tłumaczyć. Podobna akcja rozpoczęła się 30 października 1950 roku. Ogłoszono ją dwa dni wcześniej, tak, żeby ludzie nie zdążyli wyciągnąć swoich pieniędzy, pieniędzy z banków do obiegu weszły nowe pieniądze, stare straciły wartość już, ważność już 8 listopada, więc tak naprawdę chodziło o to, żeby ukraść w świetle prawa jak najwięcej pieniędzy Polakom. Pozbawiono Polaków oszczędności, dlatego że ta, te pieniądze wymieniano w proporcjach starych 100 zł na nowe 3 złote, jeżeli były w banku. A jeżeli miałeś gotówkę, to wymieniano je 100 do 1. A więc no, złodziejska, złodziejska reforma walutowa. Oczywiście komuniści tłumaczyli to, że to jest bat na tzw. prywaciarzy, spekulantów których to było w języku propagandy, to byli ludzie, którzy zajmowali się drobnym, własną drobną przedsiębiorczością, zajmowali się dorabianiem gdzieś na boku i nie wspierali tych reform komunistycznych, gospodarczych, które wymyślili sobie, wymyślili sobie komuniści. Chodziło o to, moi drodzy, to jest też część tak zwanej bitwy o handel, też nie będę, w, nie będę w to wchodził, zachęcam, żebyście sobie też poczytali, żeby zlikwidować jak najbardziej prywatny handel, prywatne sklepy i zastąpić je spółdzielczymi sklepami, sklepami państwowymi. Ostatecznie to w dużym stopniu się udało, ale z bardzo negatywnym wpływem na, na rynek, dlatego że te nowe sklepy były źle zaopatrzone, było w nich drogo. I tak naprawdę liczba sklepów drastycznie się zmniejszyła, co wpłynęło na to, że Polacy po prostu nie mieli za bardzo gdzie robić, gdzie robić zakupów. Mój drodzy, zakazano w tej reformie walutowej posiadania walut obcych, zakazano posiadania złota i platyny w sztabach, zakazano jakby lokowania swojego kapitału w takich dobrach, które się nie przeterminują. Właśnie chodzi tutaj o metale metale szlachetne. W rolnictwie moi drodzy spróbowano tworzyć na wzór sowiecki spółdzielnie. To się zupełnie nie sprawdziło. Większość z tych spółdzielni już kiedy go mułka dochodzi do władzy w 1956 roku zostaje zamknięte. Powstają moi drodzy też PGR-y. O, o tych pegierach ach też ostatnio trochę mówiłem na lekcji, na lekcji WOS-u, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne. Takie kombinaty rolnicze, które mają obsługiwać kilkaset albo kilka tysięcy hektarów, które mają zatrudniać Wyspecjalizowaną bardzo wąsko kadrę do obsługi tego gospodarstwa rolniczego. Ich powstało w całej Polsce mnóstwo, ale po reformie Balcerowicza na początku lat 90., wszystkie zostały zamknięte, wprowadzając ogromne zagłębie biedy w tych miejscach, gdzie, gdzie one istniały. Ta kolektywizacja, tak jak mówię, okazała się klęską, dlatego że tak naprawdę skolektywizowano niecałe 10% areału, całego areału ornego w Polsce, więc polscy chłopi nie chcieli się jednoczyć, nie chcieli wstępować do spółdzielni, nie chcieli przekazywać swoich ziemi dla pegierów i dzięki Bogu. Moi drodzy, jeśli chodzi o przemysł, to zaraz po wojnie ogłoszono w 1946 tak zwany plan trzyletni, on się udał, bo łatwo jest zbudować coś z niczego, zawsze będzie sukces. Kolejny plan, plan sześcioletni. Lata 50-55 już się nie udał, chociaż założenia były ogromne. Założono wzrost produkcji przemysłowej o prawie 160%, wzrost produkcji rolniczej o 60%. Tak jak mówiłem, przemysł miał się opierać na przemyśle ciężkim, na y, przemyśle zbrojeniowym, który miał być właśnie podstawą tego planu. Stworzono nową hutę, czyli całe miasto pod Krakowem, które macie y, tutaj y, w tle tego slajdu. Stworzono zakłady na Żeraniu, stworzono hutę częstochowe i tak dalej. Okazało się to być fiaskiem, bo te zakłady nie mogły być konkurencyjne dla państw zachodnich, dlatego że nie mogły sprzedawać na zachód. Były po to, żeby wysyłać swoją produkcję do Związku Sowieckiego, a na tym całym planie sześcioletnim ucierpiał przemysł lekki, przemysł rolniczy, przemysł taki, który dostarczą na rynek towarów pierwszej potrzeby, a więc no, Polacy jako ludzie, jako konsumenci bardzo mocno stracili na tym stracili na tym projekcie. Efektem, moi drodzy, tego projektu planu sześcioletniego były dwa wielkie obiekty, które chciałem wam teraz pokazać znacie je pewnie, jeden już nie istnieje drugi istnieje, ten po lewej to jest stadion dziesięciolecia który został otwarty w 1955 roku, dlatego został nazwany stadionem dziesięciolecia. Dzisiaj w tym miejscu stoi stadion narodowy. No i po prawej stronie też celowo znalazłem takie zdjęcie, żebyście zobaczyli pałac kultury i nauki, tuż po budowie, wielki, biały budynek, który miał być darem narodu sowieckiego dla narodu polskiego, za który żeśmy, jak się okazało, sami zapłacili. Co najbardziej uderza mnie w tym zdjęciu, to jest to, co jest wokół tego pałacu, oczywiście to jest centrum Warszawy dookoła stoją baraki, ta Warszawa jeszcze się nie zdążyła podnieść z kolan, a tu wystrzelił taki obiekt socrealistycznej architektury on jest zabytkiem, więc dopóki nie będzie jakiejś silnej woli politycznej, to pewnie tym zabytkiem pozostanie moi drodzy, w takiej pigułce o stalinizmie w Polsce pewnie nawet nie podjęliśmy tematów nie podjęliśmy wielu tematów tego, co może powinniśmy podjąć, więc zachęcam Was do tego, żebyście sami szukali materiałów, żebyście sobie czytali ten, to repetytorium, tylko pamiętajcie, poprawcie ten błąd, który tam jest. PZPR powstało w 1948, nie w 1949 jako Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i do zobaczenia w, następnym, w następnej lekcji. Jeżeli chcecie, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.